Cześć! Odkurzacze automatyczne są bardzo wygodnym rozwiązaniem. Odkurzają Twój dom, nawet gdy Ciebie w nim nie ma. Włączysz je za pomocą aplikacji w telefonie i wrócisz do czystego mieszkania. Zobacz, na co zwrócić uwagę, gdy chcesz wybrać tego typu odkurzacz. Zacznijmy od mapowania przestrzeni. Odkurzacze automatyczne robią to na dwa sposoby. Laserowo i za pomocą kamery. Roboty sprzątające dokładnie odwzorowują i zapamiętują położenie wszystkich obiektów w mieszkaniu oraz tworzą jego mapę w aplikacji mobilnej. Pozwala to także stworzyć wirtualne ściany oraz strefy sprzątania. Odkurzacze wyposażone w laser zazwyczaj mają zainstalowany dalmierz w kopułce na górnej obudowie. Laser do działania nie potrzebuje światła, więc taki model poradzi sobie ze sprzątaniem nawet po ciemku. Są także modele, które łączą oba te sposoby. Odkurzacze automatyczne mają też inne czujniki, które pozwalają im lepiej poruszać się po mieszkaniu oraz efektywniej sprzątać. Dzięki czujnikom antykolizyjnemu odległości i przeszkód robot porusza się płynnie i omija przeszkody, np. meble. Czujniki krawędzi i uskoku podłoża zapobiegają przed upadkiem robota ze schodów. Czujniki kurzu i wykrywające zabrudzone miejsca ułatwiają dokładne sprzątanie. Odkurzacze automatyczne mają też szczotkę główną i co najmniej jedną szczotkę boczną, która służy do zbierania kurzu z kątów pomieszczeń. Na rynku są też modele z wymiennymi szczotkami, które możesz dopasować do rodzaju zabrudzeń. Odkurzaczem sterujesz za pomocą pilota lub aplikacji, która daje większe możliwości. Włączysz i wyłączysz w niej odkurzanie zdalne, stworzysz harmonogram sprzątania, postawisz wirtualne ściany, zobaczysz mapy pomieszczeń i ustalisz strefy sprzątania. Niektóre modele analizują Twoje nawyki i na ich podstawie proponują spersonalizowane harmonogramy. Mogą też zasugerować dodatkowe sprzątanie w okresie pylenia roślin lub linienia zwierząt. Aplikacja współpracuje też z asystentami głosowymi jak Amazon Alexa i asystent Google. Zwróć uwagę na czas pracy i czas ładowania urządzenia. W zależności od modelu mogą one się znacznie różnić. Na czas pracy odkurzacza wpływają rodzaj czyszczonej powierzchni, poziom zabrudzenia, liczba przeszkód i wielkość pomieszczenia. Jeśli masz większe mieszkanie lub dom, wybierz robot z dłuższym czasem pracy. Umożliwi on odkurzenie większej przestrzeni podczas jednego cyklu. Jeśli masz zamiar często używać odkurzacza, a Twoje mieszkanie ma większy metraż, wybierz model z krótszym czasem ładowania. Co w sytuacji, gdy odkurzacz rozładuje się w trakcie sprzątania? Najlepiej, by po naładowaniu baterii wznowił pracę od miejsca, w którym ją przerwał. Po skończonej pracy robot wraca do stacji dokującej i się ładuje. Możesz wybrać model ze stacją ładująco-czyszczącą, która opróżni zbiornik robota po zakończonym sprzątaniu, a także w trakcie cyklu. Wtedy robot szybko wróci do pracy. Wybierając odkurzacz, sprawdź, ile decybeli generuje podczas pracy. W modelach automatycznych poziom hałasu to zazwyczaj 60-70 dB, co porównywalne jest do normalnej rozmowy. O. Niektóre odkurzacze automatyczne również myją podłogę. To świetny sposób na szybkie odświeżenie podłóg na mokro. Odkurzacze automatyczne pracują samodzielnie, a Ty wygodnie zarządzasz nimi w aplikacji na smartfony. Podczas wyboru robota sprzątającego zwróć uwagę na sposób mapowania pomieszczeń, rodzaj czujników, czas pracy, czas ładowania i poziom hałasu. Dużym ułatwieniem jest stacja ładująco-czyszcząca, a także funkcja mapowania. Odkurzacze automatyczne są świetnym wsparciem w utrzymaniu porządku na co dzień. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o różnych modelach odkurzaczy, wejdź na stronę eurocom.pl. Dzięki za uwagę!